UKS Akrobata Tarcze. Thank you.
Rejkon, trzecie stanowisko. Mistrze Polski Kichlaj 2011 w kategorii do 79 kg stosunkiem punktowym 2 do 1 zostaje Patryk Zdrojewski, PKS Akrobata Tarczy. I za chwilkę, proszę Państwa, a ja już porywam Patryka Zdrojewskiego, świeżo upieczonego mistrza Polski. Jak ci się walczyło? Tu gorący doping koleżanek z klubu chyba cię niósł w tej walce. Po pierwsze, walka była bardzo ciężka, zawodnik był bardzo wymagający, doświadczony. Wydaje mi się, że bardzo pomógł, oprócz dopingu oczywiście, pomogły mi rady trenera Piotra Siegoczyńskiego, który ułożył całą taktykę na tą walkę i w przerwach podpowiadał mi. I tak naprawdę to dzięki niemu udało mi się zwyciężyć. Super, bardzo ci dziękuję za wywiad i powodzenia życzę w najbliższych walkach. Dziękuję.